Za nami 19 kolejka w rozgrywkach drugiej ligi. Mocna u siebie Skra grała w niej z Górnikiem. Hitem tej serii gier jednak starcie Radomiaka z Ruchem Chorzów. To jeszcze druga tura spotkań, w niej m.in. derby Podkarpacia pomiędzy Resowią a Stalą. Mocny akcent od razu na sam początek magazynu. Wicelider tabeli Radomiak Radom kontra Ruch Chorzów, który jak dotąd pod wodzą Marka Wleciałowskiego w dwóch meczach zdobył 6 punktów. Bardzo szybko jedno z kluczowych wydarzeń tego meczu. Już w drugiej minucie Bartłomiej Kulejewski próbował naprawić swój własny błąd faulem, za który wyleciał z boiska. Szybko więc Ruchowi posypał się plan na to spotkanie, a Radomiak chciał to wykorzystać. Tutaj jeszcze ze strzałem Karwota poradził sobie Lech. To 22 minuta i rzut rożny dla Radomiaka. Popatrzmy, Karwot przedłużył, a Maciej Świdzikowski wpakował piłkę do siatki. 1-0 dla miejscowych. Grający o jednego więcej zespół Radomiaka w kolejnych minutach regularnie stwarzał sobie okazję do podwyższenia prowadzenia, a wszystko wskazywało na to, że Ruch po raz pierwszy pod wodzą nowego szkoleniowca zazna goryczy porażki. W drugiej kolejce w Chorzowie Radomiak wygrał 2-0, a tutaj mecz zakończył się takim samym rezultatem, bo w 81 minucie Michał Kaput płaskim uderzeniem sprzed pola karnego znalazł drogę do bramki. Okazję Ruchu w tym spotkaniu można by policzyć na palcach jednej dłoni. Chyba najlepszą z nich miał Bartłomiej Wdowik, ale to była już ostatnia akcja tego meczu, po której sędzia zakończył spotkanie. Radomiak drugi raz w tym sezonie mocniejszy od Ruchu. Po 7 kolejnych porażkach przystępowała Siarka Tarnobrzeg do meczu z PGE GKS-em Bełchatów. Gospodarze po raz ostatni wygrali ligowe spotkanie 25 sierpnia. Tutaj jako pierwszy okazję miał Nadolski, ale nie trafił światło bramki. Do przerwy bezbramkowy remis, a to już 56 minuta. GKS na wysokości pola karnego. Zobaczmy, przedziera się Tyleć, który zostaje po chwili zaatakowany przez Woźniaka. Rzut karny dla gości. Damian Michalski, to nie był dobry strzał, ale najważniejsze jest to, że Krupa został pokonany. Bełchatowianie prowadzą. W razie porażki w tym meczu Siarka mogłaby wylądować w strefie spadkowej, co jeszcze jakiś czas temu wydawało się absurdem. 5 minut po straconym golu gospodarze zaatakowali. Nadolski zagrał do Robskiego, ale szczęśliwie w tej sytuacji interweniował Lenarcik. To była najlepsza okazja Siarki w tym spotkaniu. Spotkaniu zakończonym 8 z rzędu ligową porażką. Sytuacja w Tarnobrzegu na dwie kolejki przed końcem tegorocznego grania robi się coraz bardziej napięta. Bełchatów z kolei wciąż trzyma się czołówki. Trzecia Elana Toruń podejmowała zamykający w tabeli górną połówkę zespół z Nicza Pruszków. To był mecz, którym zdecydowanie nie można było narzekać na nudę. Gol na 1-0 dla gospodarzy już w 7 minucie, autorem Michał Kołodziejski, a trzeba dodać, że nie była to pierwsza w tym meczu 100% okazja dla Elany. Zdawało się po takim początku, że strzelać będą tu tylko i wyłącznie zawodnicy miejscowych, no ale niespodziewanie w 14 minucie odpowiedź Znicza. Teraz dośrodkowanie w pole karne, niebezpiecznie, pierwsza szansa dla Znicza, jest 1-1. Paweł Tarnowski doprowadzał do remisu, no ale jak się później okazało, to trafienie tylko na moment zahamowało rozpędzony zespół Elany. Na zegarze 21 minuta. Teraz dobre zagranie, Adam Dobosz, Dobosz w polu karnym, Dobosz 2-1. Ponownie gospodarze są na prowadzeniu, ale nie był to jeszcze koniec strzelania, jeśli chodzi o pierwszą połowę tego meczu. Elana, która przed tygodniem nie rozegrała swojego spotkania z Rozwojem, poszła za ciosem, a w 38 minucie Filip Kozłowski trafił na 3-1. 11 w tym sezonie bramka Kozłowskiego, tym samym napastnik gospodarzy zrównuje się z liderem rankingu strzelców Leandro. Ten sam zawodnik brał udział również w kolejnej akcji bramkowej. To była 48 minuta. Kozłowski przed bramkę. Górka tam wbiegał. Jeszcze jest okazja. Wołkowicz. Wołkowicz! Ależ gol! 4-1! Znakomicie przymierzył Krzysztof Wołkowicz. Piłka poza zasięgiem Misztala. Ostatni cios podopieczni Rafała Góraka wyprowadzili w minucie 90. Kordian Górka uderza, broni jego strzał Misztal, piłka jednak nadal na boisku, a po asyście Górki wynik na 5-1 ustala Artur Lenartowski. Koncert w wykonaniu Elany, która w lidze nie mogła wygrać od 6 października. Podkarpacka rywalizacja w Rzeszowie, Resowia kontra Stal. W lipcowym starciu tych drużyn 2-1 zwyciężyła Stal, natomiast tym razem to Beniaminek stwarzał sobie groźniejsze okazje. Bliski efektownego trafienia był Buczek, mało brakło, a pokonałby bramkarza bezpośrednio z rzutu wolnego. W 69 minucie jest próba Stali. Zobaczmy, Szymon Jopek mocno uderzył z prawej strony, ale Daniel nie dał się zaskoczyć. Po 2 minutach z odpowiedzią sunie Resowia. Michał Ogrodnik rozprowadza ten atak. Ogrodnik świetnie w tempo do Pyrtka. Przemysław Pyrdek w sytuacji sam na sam i Resowio obejmuje prowadzenie. Po tym golu posypała się gra Stali, która mogła stracić jeszcze kilka kolejnych bramek. Tutaj widzimy sytuację Antonika z 75 minuty. Dobrze broni jednak Konefał. Kilka minut później błąd obrony rywali mógł natomiast wykorzystać Bartłomiej Buczek, ale przestrzelił i podkarpackie derby pomiędzy Resowią a Stalą zakończyły się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 1-0.
Row Rybnik kontra Gryf Wejherowo. Przed tą kolejką dwa punkty więcej miał Gryf i dzięki tej przewadze utrzymywał się nad kreską. 21 minuta, z autu Janik, mocny wrzut na Brychlika, piłka trafia jeszcze do Okuniewicza, a były zawodnik Gryfa został w tej sytuacji sfaulowany. To będzie 11 dla Rowu. Jan Janik wykonawcą. Janik strzela! Kapitalne uderzenie! 1-0! Piąty gol Janika w tym sezonie, piąty z rzutu karnego. Row na prowadzeniu, a w kolejnych minutach nie brakowało okazji, aby to prowadzenie podwyższyć. Tutaj widzimy doskonałą szansę Mazurka po tym, jak fatalnie minął się z piłką Machol. W 37 minucie rzut wolny wykonuje Jaroszewski. Jaroszewski prosto na głowę Krotofila, ale ten uderzył w bramkarza. Te niewykorzystane sytuacje zemściły się na gospodarzach w samej końcówce. 81 minuta. Kamil Włodyka dośrodkowuje z rzutu wolnego. Jeszcze okazja! I mamy bramkę wyrównującą. Konsternacja w ekipie z Rybnika. Oskar Sikorski autorem gola, który ratuje punkt dla Gryfa. Cenna zdobycz gości, no a gospodarze mogą mówić o dużym niedosycie. Skra Częstochowa w czterech ostatnich ligowych meczach nie straciła ani jednego gola. Trzy wygrane, potem remis z Radomiakiem, a w 19 kolejce mecz z Górnikiem Łęczna. Tym razem również kibice w Częstochowie oglądali spotkanie, które nie obfitowało w wiele podbramkowych sytuacji, choć te groźniejsze mieli goście z Łęcznej. W końcówce pierwszej połowy po centrze z rzutu rożnego najpierw główkował Markowski, potem próbował jeszcze dobijać Wojciechowski, ale szczęście sprzyjało Skrze. Po przerwie obraz meczu się nie zmienił, a w Częstochowie nie padł ostatecznie ani jeden gol. To drugi z rzędu bezbramkowy remis Skry, która nie straciła w lidze bramki od 13 października. 16 w tabeli Pogoń Siedlce kontra zajmująca czwartą lokatę Olimpia Grudziądz. Dwaj spadkowicze zaplecze Ekstraklasy. Pogoń od początku szukała rewanżu za porażkę w Grudziądzu, a pierwszą doskonałą okazję zmarnował w czwartej minucie Bochnak. Wszystko zaczęło się w tej sytuacji od mocnego wrzutu z autu, a analogicznie rozpoczęła się akcja Pogoni z minuty 25. Tym razem po takim mocnym wrzucie w zamieszaniu w polu karnym sfaulowany został Adrian Paluchowski, a po chwili do jedenastki podszedł Adam Mujta. Mujta bardzo mocno, Wojciech Muzyk pokonany i jest 1-0 dla Pogoni. Przed meczem jako faworyt przedstawiana była raczej ekipa z Grudziądza, no ale niespodziewanie po tym golu nadal to gospodarze atakowali. W 48 minucie Adam Pazio był bliski wykorzystania fatalnego błędu defensywy Olimpii, ale się pomylił. 10 minut później z kolejnym atakiem sunie Pogoń. Adam Mujta prostopadle do Paluchowskiego. Paluchowski zaatakował jego nogi Donatas na Krosius. To będzie kolejna jedenastka dla Pogoni. Tak samo jak za pierwszym razem Adam Mujta, tym razem również się nie myli. Bardzo silny strzał i jest 2-0. Goście z Grudziądza się jednak nie poddają. To 69 minuta. Na prawej stronie jest Ciechanowski. Płaska centra na pole karne i doskonały strzał Marcina Kaczmarka. Świetnie zrobił to Kaczmarek, kierując piłkę pod samą poprzeczkę. Olimpia dążyła w kolejnych minutach do wyrównania, no ale ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do gospodarzy. W 91 minucie Sebastian Pociecha zagrał w pole karne do Paluchowskiego, a ten został sfaulowany po raz trzeci. Mujty na boisku już nie było, więc tym razem sam Paluchowski postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Popatrzmy, Wojciech Muzyk pokonany z 11 metrów po raz trzeci. Trzy rzuty karne gwarantują Pogoni 3 punkty. No a takie rozstrzygnięcie można z pewnością uznać za niespodziankę. Dzięki tym punktom Pogoni uda się wydostać ze strefy spadkowej. Ani Widzew Łódź, ani Rozwój Katowice przed tygodniem nie rozegrali swoich spotkań. Dla obu zespołów to więc pierwszy mecz w rundzie rewanżowej. Mecz, w którym, wspominając lipcowe zwycięstwo 4-0 w Katowicach, kibice Widzewa spodziewali się łatwych punktów, no ale boiskowa rzeczywistość potoczyła się inaczej. To sam początek drugiej połowy meczu. Zobaczmy, dośrodkowuje Łączek, jest Daniel Paszek, strzał Paszka zablokowany, jeszcze Mateusz Wrzesień i sensacja na stadionie w Łodzi. Podopieczni legendy Widzewa, Marka Koniarka na prowadzeniu, a każda minuta przybliżała gospodarzy do pierwszej w tym roku porażki przed własną publicznością. Na zegarze już 84 minuta. Popatrzmy, akcja Widzewa lewym skrzydłem. Marek Zuziak wpada w pole karne. Zuziak wykłada piłkę do Przemysława Banaszaka, a po jego trafieniu spory oddech ulgi na stadionie w Łodzi. Więcej goli w tym meczu już nie padło. Widzew Rozwój 1-1. Na koniec jedyny mecz, który rozegrano w niedzielę. Błękitni Stargard kontra Olimpia Elbląg. Goście ostatni w ligowej tabeli. Gospodarze 3 punkty nad strefą spadkową. Pierwszą szansę miała Olimpia, ale po tym rzucie wolnym świetnie interweniował Rzepecki. Błękitni ze swoim atakiem ruszyli w 17 minucie. Zobaczmy, Rogala dośrodkowuje, piłka do Kurbiela, broni Matejski, ale po chwili dobitka Michała Cywińskiego nie pozostawiła już żadnych złudzeń. Dość szczęśliwie wyszło to Cywińskiemu, no ale Błękitni na prowadzeniu, z nadziejami na przełamanie po trzech kolejnych ligowych porażkach.
Od początku drugiej połowy do ataków zebrali się jednak goście. W 48 minucie dobre podanie otrzymał Fidziukiewicz, uderzył w kierunku bramki, ale trafił tylko w poprzeczkę. Aktywny w tym spotkaniu Michał Fidziukiewicz przed kolejną szansą stanął w 77 minucie. Prostowała piłkę od Jakuba Bojasa, Fidziukiewicz sam na sam z bramkarzem, z dużym spokojem zakończył to napastnik Olimpii, ustalając rezultat tego meczu na 1-1. Remis, który ani jednym, ani drugim nie pozwoli na awans w ligowej tabeli. Patrzymy na komplet wyników 19 serii gier. Znów bez goli w Częstochowie, Radomiak wygrał z Ruchem, a Siarka doznała 8 porażki z rzędu. Pogoń niespodziewanie ograła Olimpię Grudziądz, a Błękitni podzielili się punktami z Olimpią Elbląg. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Widzewa z Rozwojem. Elana z kolei w doskonałym stylu rozbiła Znicza. W derbach Podkarpacia Resowia lepsza od Stali, natomiast Rof remisuje z Gryfem 1-1. Drugi w ligowej tabeli Radomiak Radom traci teraz do lidera raptem 1 punkt, no ale trzeba pamiętać, że zarówno Widzew, jak i Elana mają jeszcze w zanadrzu jedno zaległe spotkanie. Miejscami zamieniły się Olimpia Grudziądz i PGE GKS Bełchatów, teraz to Bełchatowianie są w tabeli wyżej. W dolnej połówce tabeli pierwszy raz pod kreską Siarka Tarnobrzeg z 18 punktami, wydostała się z kolei ze strefy spadkowej Pogoń Siedlce. Na ostatniej lokacie Olimpia Elbląg z punktem straty do Rozwoju. Filip Kozłowski zrównał się bramkami z Leandro, ci dwaj zawodnicy mają teraz na koncie po 11 trafień. 10 gola zdobył Adrian Paluchowski, który doskoczył z kolei do Patryka Szysza. A na ostatni weekend listopada zaplanowano 20 kolejkę. Skra znów zagrał siebie, tym razem z Ruchem. Górnik kontra Rof, Gryf podejmie Resowie. Trzecia w tabeli Elana pojedzie do Boguchwały, a liderujący Widzew wybierze się do Pruszkowa. Dalej mamy spotkania Rozwoju z Błękitnymi, zamykająca tabelę Olimpia zagra z Pogonią. Swojego przełamania w Grudziądzu poszuka Siarka, a w hitowym meczu tej kolejki czwarty PGE GKS zmierzy się z drugim w tabeli Radomiakiem.